Witam Was, kochani, serdecznie. Witam Was tutaj z Deni, z Centrum Harmonii. I tak jak zawsze, chciałam Wam przedstawić grupkę moich gości, którzy przybyli z Polski. No szkoda, że czas, wszystko co piękne, zawsze mija. I będą oni opowiadać o przeżyciach, o doznaniach tutaj u nas, w gościach w Centrum Harmonii. I na tym serdecznie witam. Tak jak zapowiedziałam, mam rodzinę, są z Polski. To jest Zbyszek, Maria i Bogda. Tutaj mówię na nią Bonka. Bogda w Hiszpanii to imię lepiej pasuje. I każdy przyjechał do mnie z jakimiś dolegliwościami. I będę chciała Was serdecznie prosić, Zbyszku, Maria, Bonka, żebyście opowiedzieli troszeczkę o pobycie, jak żeście doznali tutaj ten przyjazd, bo mnie znaliście tylko z ekranu, nie osobiście i też na pewno z zaciekawieniem chcieliście zobaczyć, co, w jakiej osobie jedziecie. Ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę to Ciebie nie znałem. Owszem, z opowieści żony tam coś wspomniała, że gdzieś tam, prawda, przez moment pokazała mi Ciebie w komputerze, gdzieś żeśmy oglądali, ale tak gdzieś tam byłaś daleko. I w zasadzie mój przyjazd to był zainicjowany właśnie przez małżonkę, przez moją kochaną Marię. Ona to wszystko wielka miłość, muszę powiedzieć, że cudowną miłość przeżyłam od tych ludzi. I doznałam. Wspaniałe uczucia ta rodzina nosi w sobie i bym tak życzyła sobie naprawdę każdej parze. No dziękujemy bardzo. No, jeżeli widocznie to z nas jakoś tam widać po nas, czy emanuje. Tak też było tym razem, że to właśnie Maria zainicjowała ten wyjazd. I ja tutaj jak przyjechałem, no to wszystko dla mnie było nowe. I odniosłem przemiłe wrażenie. Przede wszystkim atmosfera, jaka tutaj panuje, ogromnego ciepła i nie tylko takiego stwarzanego przez samą bycie i rozmowę z Wami, ale tu już ona panuje, ona jest dookoła. Jak się wejdzie, to nawet, mówię, od razu czuć na skórze, jak to tak odbieramy to wszystko. Oprócz tego jest taka ogromna harmonia z całą przyrodą, ze zwierzętami, z roślinami, z atmosferą, ze wszystkim. I ja w zasadzie mówię tak, jak już wspomniałem, inicjatorem wyjazdu była Maria. Ja w zasadzie tak wewnętrznie nie czułem potrzeby jakiejś zdrowotnej, która się niestety sama pojawiła, bo dosłownie na 8 dni przed wyjazdem mieliśmy taką nie za dużą kolizję samochodową, ale na tyle niebezpieczną, że uderzenie było z tyłu i doznaliśmy kontuzji kręgosłupa. Ja i tutaj córka Bogna, Bońka. I to się w zasadzie, krótka terapia jeszcze w Polsce niewiele pomogła. Wszystkie dolegliwości tutaj dopiero się pojawiły i ja dzisiaj pod koniec tego właśnie pobytu odczułem za dotknięciem różdżki, jak to mówią. Dzięki oczywiście tą różdżką to była Gracjana. Zajęcia. A zajęcia były przeróżne i ciekawe, bo to były zajęcia, prawda, i natury psychologicznej, leczenie takie energetyczne i oprócz tego masaże. Operacja bezkrwawna, o to chyba najbardziej. Konchy do uszu. To i także masaż bańkami. Cudowne masaże, niesamowicie relaksujące, przepełniające miłością i uczuciem spokoju i relaksu. Cudowne. Terapia czaszkowo-krzyżowa na głowę, energetyczne zabiegi. No, dzisiaj, a co z dobrym uczuciem, tą rodzinę naprawdę wypuszczam od nas z ciężkim sercem, bo tak jak wiecie, wszyscy nasi goście, którzy tutaj są, to są goście specjalni, bo nikt tak prosto do tutaj nie przyjeżdża. To jest na poziomie duchowym. Każda osoba wie, kogo szuka i co szuka. I to jest to. To są te zmiany i oni wiedzą, dusze wiedzą, do kogo się zwracają i po co. Jednak jest jeden problem się pojawił. Tak jak ja obserwuję. Problemów nie lubimy. No ale jest to problem, bo teraz my
chcemy tu z powrotem wrócić do Ciebie. To jest tak bardzo nam się spodobało. Bo tak nam dobrze i duchowo, i na ciele, czyli i fizycznie, i psychicznie, że no, w ogóle tyle miłości. Ale możliwości są. Możliwości są. Owszem, jakieś one tam są. I my tą szansę widzimy. No i ogromna ta potrzeba, która w tej chwili to już nie widzi, nie wyobrażamy sobie tego inaczej. To już pociąg ruszył i już nie da go się zahamować. No tak sobie. To chciałeś powiedzieć. Tak, jak nas nie wyrzucisz teraz drugim razem, powiesz, że no dzisiaj... Aha, za drugim razem to cię teraz aż wyrzuca? Nie. No wiesz, no my się pojawić, za tydzień będziemy chcieli przyjechać, przepraszam. Dypczysz mnie na nogę, to znaczy się, że chcesz powrócić. Daję ci znak. No wiesz, jakoś intuicyjnie to się samo pojawi. Dobrze, teraz przejdziemy, jeszcze teraz tobie chciałam przerwać, przejdziemy do cudownej osoby, no, która promieniuje wszystkim i wszystkimi kolorami. Maria. Tak? Opowiedz teraz o ciebie. Tak, dziękuję. No ja chciałam powiedzieć właśnie, że po tych zabiegach i twoich, i Simon, twojej synowej, przeuroczej osoby, bo ona też te zabiegi przeprowadza tutaj energetyczne. Po tych waszych zabiegach po prostu czuję się lepiej. A przyjechałam z dolegliwościami układu nerwowego, które może nie ustąpiły całkowicie, ale przynajmniej śpię. Nie spałam w nocy, chodziłam po domu, nie mogłam chodzić w ogóle. A w tej chwili... Ale jeszcze twoja ręka była zesztywniała, tak? Tak. Moja ręka była sztywna, noga też. A w tej chwili na tyle jest to swobodne, luźne, że ani razu nie brałam środków lekarstw nasennych, ani przeciwbólowych, nic. Teraz pokaż twoją rękę. Zobacz, to jest po prostu miałaś sztywną zgiętą. W tej chwili jest jak masełko. Można obracać tak sam. Tak, no ja to widzę. Jest, cieszę się, no troszeczkę jesteś teraz poddenerwowana, bo przed kamerą i no, oboje to troszeczkę jest takie podniecenie, tak? Ale to jest normalne, nie? I cieszy mnie to, że jesteście otwarci i widzowie są zainteresowani po prostu efektami przybycia tutaj do mnie, do nas, tak? I czekają na relacje i są zainteresowani, nie w złym, a w dobrym. Nie? I rozumiem. Ja się cieszę, że pomogłaś Zbyniowi, że jego kark nie boli. No ja już się martwiłam naprawdę, bardzo się martwiłam. Nie, no już teraz w ogóle głową kręci, nie? Zobacz, się obraca. Od Gracjany do jak nasz indoor, Anto, ty musisz obracać. Tak dookoła. Także jest super. Ja no jestem zachwycony naprawdę, to tak. Nie owijając bawełnę, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów. Pewnie, no chcielibyśmy teraz, no jedyny taki, ten mówię, Elen, że nas drugi raz Gracjana może nie zechcieć, widzicie, że nam się to aż tak to podoba. Nieprawda, to nieprawda. Ale... Nie bądź wszyscy... taki negatywny. Ty no jesteś tak, pozytywnym mówiłaś, człowiekiem. No, nie, no ja myślę, że ja tak chcę, wiesz, no ja wiem, już się wprosiłem się, że tak powiem. Wprosiłem się do ciebie już. Jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć tutaj o jeszcze jednej osobie, która tutaj razem prowadzi zabiegi. To jest twój syn Stefan, który robi masaże. Ja go obserwowałem z boku akurat, bo najchętniej no, masuje niestety dziewczyny. Nogi, ręce. On, ja bardzo dobrze masuje. Przekazuje naprawdę cudowną, ciepłą energię, masując i dłonie, i nogi tak samo. I robi to. Nasza cała rodzina po prostu jest zaangażowana. Bardzo profesjonalnie tak to robił, naprawdę obserwowałam. No i zresztą co ja mogę powiedzieć, to dziewczyny mogą powiedzieć, że one to rzeczywiście... Twoich nóg nie chciał, powiedział nie. Nie, no. No to kobiece... Jest określenie, określa się zdecydowanie w kierunku pewna pani, więc ja to szanuję, a jednocześnie miałem okazję w ten sposób obserwować go z boku, jako widz, więc robił to naprawdę z taką precyzją i potem... Efekt jest taki, że dziewczyny wiedzą, one mówią, że naprawdę... Naprawdę bardzo pozytywnie. No, on kiedyś wcześniej w Niemczech, on miał praktykę, bo chciał być masażystą i miał praktykę. No, tak jakby wiecie, w tych wszystkich krajach europejskich dla takich ludzi z Down syndrom po prostu nie ma miejsca pracy.
i na tym to było spalone. No więc jest zatrudniony w rodzinnym centrum, gdzie może te swoje możliwości po prostu z siebie dać. Tak? Fajna taka nazwa jest właśnie tego centrum, Centrum Harmonii, bo w istocie jest tutaj harmonia. I muszę koniecznie... Wszystko razem jest połączone w sposób taki łagodny, delikatny. Delikatny. Nie ma tu nic na siłę. Wszystko jest no bo co to jest siła? Siła jest, czy na siłę? Siła jest dobra, ale coś na siłę, no to jest w negatywnym. No tak, moc jest dobra, prawda? Muszę zaznaczyć, że jak tylko przekroczyłam próg prosto... Głośniej troszeczkę musisz mówić, bo żeby widzowie zrozumieli. Mówię, że koniecznie muszę zaznaczyć, że jak tylko przekroczyłam próg tego miejsca, to... Bramę. Bramę, tak. To poczułam taki wewnętrzny spokój. Dokładnie w tym samym momencie, jak tylko przekroczyłam ramę. Po prostu cudowna energia, dużo ciepła, dużo spokoju i takiej wewnętrznej radości. I to nie ty jedna jesteś, bo za każdym razem, jak ktoś pierwszy raz przekracza bramę na naszą posiadłość, to ma to doznanie. Bardzo wyraźne. Ja namawiam też ludzi, tutaj u mnie są, żeby na boso, bo jest to możliwość, tu jest dużo natury, żeby ten czas korzystać i na boso połączyć się po prostu z energią Matki Ziemi i z kosmosem, nie? Bo to jest, daje też dużo to doznanie tej swobody, tego wszystkiego razem. Jeszcze chciałam powiedzieć, przepraszam, że wejdę w słowo. Proszę. O olejkach, które produkujesz. Olejki się nazywają Gracia. Gracia Oil. Gracia Oil. Są fantastyczne. Nie tylko działają super na blizny, na poparzenie słoneczne, które niestety tutaj się zdarza. Się doznali sami. Tak na własnej skórze, dosłownie. A niczym się nie smarujemy, żadnymi kremami z filtrami. Broń Boże, to jest wykluczone, żeby smarować się takimi toksycznymi kremami. To Gracia Oil działa od ręki, dosłownie. Rano posmarowany, wieczorem posmarowany, poparzenia nie ma. Muszę powiedzieć też... I pachnące, cudownie pachnące. To jest natura. Już po użyciu dwa razy olejku na moje blizny, a że niestety jest ich trochę, to blizny zaczęły mięknąć. Skóra zaczęła być delikatna. Naprawdę działa cuda. To jest niesamowity olej. Cieszę się, że tak dużo doznań odbieracie, przyjmujecie, widzicie, co się dzieje z wami na poziomie materialnym i duchowym. I to jest bardzo ważne, tak? A z tym duchowym to może ja za daleko poszedłem, bo ja praktycznie czuję się w tym, jakbym był w rodzinie. Nie jako gość czy pacjent. Po prostu czuję się w rodzinie. Razem z tymi psiakami, tu z kotami, no jest fantastycznie. Myśmy akurat spożyli wspólnie, nasza taka tradycja, rytuał jest, że przed odlotem nasi goście z nami razem jemy dużą paeję, tak? No. I to jest taki tradycjonalny... Kamerzysta. Operator kamery robi. Ta jest właśnie tutaj kucharzem dla naszych gości. Zdolnym paella, była pyszna. No i jednocześnie operatorem kamery. No też. Jego nie widzicie Państwo w tej chwili, bo jest właśnie z tyłu, inaczej być nie może. Ale no... Nie stanie super. Przed kamerę, nie przyjdzie, bo on nie ma krawatki. Bonka, opowiedz troszeczkę, z jakimi problemami ty, bo, tak bo jak powiedziałam, rodzina przyjechała z problemami. Tak? I w tydzień czasu po prostu z radością i z dobrym uczuciem możecie o tym teraz opowiadać. U mnie było dość ciężko z uczuciami. Ostatnie pół roku w życiu przeszłam bardzo ciężko i bardzo potrzebowałam tego, żeby ktoś usłyszał to, co boli. A to wszystko kumulowało się w moim ciele, które coraz bardziej zaczynało boleć. Po zabiegach, które tutaj przeprowadziłaś i Simon, po prostu wszystko
cudownie, jak ręką odjął, przestało boleć i przestała boleć dusza. Czuję się po prostu wewnętrznie szczęśliwa, z ulgą i w końcu wolna, nareszcie wolna. Jest niesamowite, jestem ogromnie wdzięczna. No i jeszcze razem z tym powiązane spełni się twoje marzenie, z którym też przyjechałaś i to dokładnie się stało po prostu tak, w tym miejscu, tu i teraz. Cudowne. Tak? Cudowne, zostanę na stałe, tak. Zostaje Bonka na stałe i miejsce pracy, w którym jest w zawodzie wystudiowanym, od razu, od ręki stało się. To właśnie z tego miejsca musiała tu też przybyć, żeby doznać i jeszcze być może... Zakochaliśmy się w Hiszpanii, po prostu. Nie w Hiszpanii, ja wiem, tu zakochaliśmy się w tej rodzinie, bo... Tak to być może to zostanie w tej chwili jeszcze... Zostawimy to jako tajemnicę, bo być może w krótkim czasie będzie dalszy ciąg związany. Zgadza się. Na razie zostawimy was na igłach siedzieć, jak to się mówi. Zaglądajcie na moją stronę, na mój kanał. Dowiadujcie się i zapewniam was, że taki happy end być może... To tam decydują, będzie, prawda? Będzie, dowiecie się na bieżąco. Tak jak was obiecałam. Wam obiecałam moją historię życia. Zacznę nagrywać, będziecie oglądać w odcinkach. To, co ja przerwałam, lekko powtórzę i od tego momentu otworzę wam bramę do mojego życia, do mojej rodziny, do moich dzieci. I po niemiecku Fortsetzung, to znaczy się dalszy ciąg. Będziecie obserwatorami. I dziękuję wam bardzo. W skrócie opowiedzieli. Życzę wam bardzo dobrego i przyjemnego lotu. Zabierajcie słońca stąd, ile możecie. Przywieziemy do Polski. Energię przede wszystkim. Nie zapomnijcie nas. Smaku paei nie zapomnijcie. Zostaniemy w kontakcie. A o książkę chciałam jeszcze twoją zapytać. Tak. Jaki tytuł nosi twoja książka i kiedy będzie wydana? Za kurtyną tętni życie. To jest tytuł. I w dalszym ciągu nie mamy jeszcze w Polsce wydawnictwa, którego szukamy. Już jest pierwszy tom, manuskrypt gotowy do drukowania. I drugi tom już jest w końcówce po prostu pisania, dlatego Daniel Cankow, buziaki, pozdrawiam serdecznie, cieszę się na ciebie wkrótce, przylatujesz 31 maja, poznacie się z Bąką, bardzo fajna dziewczyna, dużo czasu spędzicie, Teresa Korol 4 czerwca przylatuje, no nie na długi czas, ale będzie, bo i tutaj ma też regresję hipnotyczną, bo oczekujemy tak samo jedną panią i też jest także umówiona tutaj. Także poznacie, może w tym czasie też będziecie, nie wiem. To jest wszystko tak otwarte. Wszystko jest otwarte. Wszystko jest otwarte, nie? Także pozdrawiamy was serdecznie z tego miejsca, z Centrum Harmonii, z Denia. Zostańcie zdrowi. Namaste. Namaste. Namaste.